bardzo tęsknię za klasą, za wdziękiem, za dyskusją, za dialogiem. Przede wszystkim za uśmiechem, a nie za walką. No może też dlatego, że jestem rzeczywiście stuprocentową kobietą, która zachęca do tego, żeby się raczej przytulić, dogadać, pocałować, niż żeby iść na udry. Bo wydaje mi się też, jakby żyjąc na skraju dwóch kultur, polskiej i gruzińskiej, nauczyłam się bardzo wiele, że raczej złym słowem, podniesionym głosem niewiele się osiągnie, a raczej właśnie uśmiech, fajna rozmowa i naprawdę jakby to wszystko się posuwa do przodu tak, jak powinno. Jeżeli chodzi o nasze życie polityczne, nie będę się wypowiadała, nie jestem politologiem, jestem bardziej czuciowcem, ale wydaje mi się, że tak przynajmniej my jako kobiety mamy bardzo dużo tutaj, bardzo duże pole do popisu. I w fundacjach, w których działam, czy mówię tu o Vital Voices, czy nawet takich właśnie promedycznych jak Kwiat Kobiecości, takie zjednoczenie dziewcząt, naszej kobiecej energii, to daje bardzo dużo. Także może troszeczkę tych mężczyzn trzeba zneutralizować naszą kobiecością, naszym wdziękiem, naszą mądrością, intuicją, wrażliwością. Troszeczkę tą rzeczywistość, nie mówię, że pokolorować, bo to się robi od razu, że to jest niby coś sztucznego, ale żeby nadać tego czegoś, czego bardzo teraz brakuje i jest przez to taka sytuacja, jaką mamy. Straciłam swoje dwa medialne domy, w których tak naprawdę się wychowywałam, które dawały mi doświadczenie. Mówię tutaj o Telewizyjnej Dwójce, o Radiowej Trójce. Także ja stałam się przez całą tą sytuację trochę bezdomna. Ale jak widać, jakby trzymanie się w grupie ludzi z podobnym patrzeniem na życie, z podobną energią, tworzy takie enklawy, więc niech to będzie dobrą wróżbą na przyszłość. Zjednoczmy się i jakby nie ustawiajmy, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, wszyscy jesteśmy razem. Teraz jest pani w Polsce. Ja nie będę kandydowała. Już była w historii naszej, już taka historia. Nie pójdę w tę stronę.